Witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Dzisiaj naszymi gośćmi są kandydaci z list numer 1 Konrad Berkowicz oraz Dawid Lewicki. I pierwszy zabierze głos Dawid. Szanowni Państwo, bardzo mi miło gościć na Ponidzio. No, Ponidzio jest jednym z tych rejonów czy regionów Polski, naszego województwa, województwa świętokrzyskiego, na którym ta propaganda unijna odbiła chyba największe piętno związane z dotacjami. Dzięki temu macie mnóstwo hoteli weselnych, dzięki temu wielu polityków PSL-u powinno już dzisiaj siedzieć w kryminale, no ale niestety PiS obiecywał, że ich rozliczy, a tego nie zrobił. Dlatego cała nadzieja w Konfederacji, że już na jesieni to zrobimy. Pierwszy krok robimy w wyborach europarlamentarnych. Wiele się mówiło właśnie o kwestii dotacji, że dzięki nim Europa się rozwija, że Polska wstaje z kolan, że stać nas na wszystko tak naprawdę. No i wyobraźmy sobie prostą sytuację. Czy wierzycie Państwo naprawdę, że taki Niemiec, przykładowo Helmut, mówi do swojej żony: ej Helga, my mamy tak wiele pieniędzy, wyciąga z kieszeni 200 euro, dajmy tym biednym Polakom. Oczywiście to jest bójda na resorach, my w to nie wierzymy i myślę, że nikt rozsądny nie wierzy. Zwróćmy uwagę, jak się zakończyło, jak wyglądają dzisiaj nasze samorządy, jak wygląda państwo polskie, jak jesteśmy zadłużeni. Samorządy są zadłużone na 50, 60, a czasem nawet i więcej procent. To jest właśnie kwestia związana z tymi tak zwanymi dotacjami unijnymi, a dotacje stanowią może około 2% PKB. Same koszty ich pozyskania i to, co będą spłacać nasze dzieci i wnuki, to są ogromne, ogromne koszty przewyższające kwotę dotacji. A dlaczego politycy mówią tak często, że te dotacje są dobre? No dlatego, że mogą brać łapówki i mogą żyć przez lata, często się nawet układać do końca życia, a co po niektórzy jeszcze idą do Europarlamentu, aby w tym kierunku dążyć. My jako Konfederacja idziemy z prostymi hasłami, budujemy koalicję propolską, nie zgadzamy się na dyktat Brukseli, dyktat Berlina czy innych dużych państw. Będziemy walczyć o nasze interesy, o interesy polskie. Podejrzewam, że to jest ostatnia lub przedostatnia kadencja Europarlamentu i mamy nadzieję, że na zgliszczach Unii Europejskiej powstanie prawdziwa strefa wolnego handlu, która będzie dotyczyć nie tylko tych 27 krajów Unii Europejskiej, a także być może Rosji, Turcji i innych krajów, tak żeby się opłacało to wszystkim Europejczykom, a nie tylko wąskiej grupie interesu jak dzisiaj. Szanowni Państwo, propaganda unijna przekonała Polaków, że Unia Europejska to swobodne podróżowanie Europejczyków po Europie. Tymczasem tego nie gwarantuje Unia Europejska, tylko strefa Schengen. Na przykład Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a należy do strefy Schengen i jakoś Norwegowie swobodnie podróżują po Europie. Propaganda unijna przekonała Polaków, że Unia Europejska to współpraca gospodarcza i możliwość pracy za granicą. Tymczasem tego nie gwarantuje Unia Europejska, tylko Europejski Obszar Gospodarczy. I znów na przykład Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jakoś w Norwegii możemy bez większych problemów pracować. Prawdziwa Unia Europejska, ta, której się sprzeciwiamy, to jest chory biurokratyczny świat, w którym, jak wiadomo, marchewka jest owocem, ślimak jest rybą, banan ma odpowiednią krzywiznę, Anna Grodzka i Conchita Wurst z brodą to są dwie przeurocze waćpanny. No i właśnie temu biurokratycznemu, choremu światowi się sprzeciwiamy, temu się sprzeciwia wielu Polaków i wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, powinni głosować na Konfederację Korwin, Leroy, Braun, Narodowcy, bo Prawo i Sprawiedliwość czasem tylko udaje Unię Sceptyków, ale to oni, to Jarosław Kaczyński z Lechem Kaczyńskim negocjowali i podpisali traktat lizboński, który nas włączył do Unii Europejskiej. Wtedy właściwie ją utworzył, dlatego wszyscy, którym nie podoba się obecny kształt Unii Europejskiej, powinni głosować na Konfederację. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne? Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie.